Nie wiem, może lekarzem. Albo jakimś lekarzem dla zwierząt. Tak, nie wiem. Weterynarzem? No, chyba. Kucharzem. Dlaczego? Bo ja bardzo lubię gotować, pomagać mamie, nie jak coś gotuję. Zawsze robić coś to samo. Strażaki. Dlaczego? Bo właśnie marzyłam, żeby być strażakiem, a właśnie widziałam, że strażaków właśnie wyciągnął człowieka z samochodu, z wypadku. Piłkarzem. A dlaczego chciałbyś być piłkarzem? No bo kiedyś grałam w piłkę. Księżniczką. Dlaczego? Bo to fajne suknie. Ja bym chciała być policjantką. Pracować w służbie więziennej. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo fajna praca i tam kiedyś pracowała i tam mogę pomagać innym ludziom. To kim chciałbyś zostać w przyszłości? Paleontologam. Ja lubię dinozaurów. Fryzjerką albo pielęgniarką. A dlaczego? Bo bardzo lubię te zawody. Chciałbym badać planety. Dlaczego? Bo planety są ważne dla naszego środowiska. Może, żeby mieć pieska takiego fajnego, małego jamniczka. Ja o prezentach. Jaki? Kolejny. Moje marzenie, żeby polecieć w kosmos i żeby być pierwszy na kosmosie. Ja mam marzenie takie, żeby moja rodzina cały czas była ze mną i cały czas, żeby długo żyła i żeby była najkochańszą rodziną, którą miałam. Żeby mieć zwierzątko. Jakie? Kota. Dlaczego? Bo bardzo lubię kotki. Ja marzę, że o tym, żeby wypłynąć do takiego pomieszczenia, gdzie nie ma grawitacji. Zostać słynnym kucharzem i być bardzo za fajnym dla wszystkich. Chciałabyś dostać od Świętego Mikołaja? Jakieś fajne pisaki, zeszyty. Nie wiem, co takie fajne rzeczy do rysowania. Gdzie chciałabyś pojechać w podróż? Na wakacjach? Na jezioro. Kogo z twojej klasy najbardziej lubisz? Franka i mojego kuzyna Kaspera. Tak? A dlaczego Franek i Kasper są tacy fajni? Bo zawsze zawsze lubię się ze mną bawić i zawsze lubię ze mną coś grać. Zawsze przez nimi, jak można, wychodzę na dół. A jakie zwierzątko chciałabyś mieć? Małą małpkę, bo kiedyś w zoo, jak byłam w zoo, to wtedy moja siostra się zaprzyjaźniła z taką małpką. I potem ja się do niej zaprzyjaźniłam. Kogo najbardziej lubisz w swojej klasie? Koleżanki i kolegi. A dlaczego? Bo to fajne. Gdzie chciałbyś pojechać w podróż? Chciałbym polecieć w podróż tam, gdzie jest księżyc. Powiesz nam coś o dinozaurach? Bywają bardzo dinozaury. One różne. Boisz się duchów?
To bardzo. Co chciałabyś dostać od Mikołaja? Chciałabym dostać elektryczną deskę. Moja siostra ma taką samą. Co byś chciał? Buty poliontowe. Co lubisz najbardziej rysować? Ja się to lubię. Jakieś kwiatki, słońca i drzewka. Ja też się bawię z psem, czasami też lubię kąpać psa i czasami wychodzę z psem. Wiesz, kto to jest czerwony kapturek? Czerwony kapturek to jest dziewczyna, która poszła do swojej babci, bo była chora. I spotkała wilka, a wilk właśnie... Właśnie był głodny i chciał zjeść dziewczynkę, a poszedł do babci i zjadł babcię. I wtedy przebrał się wilk za babcię, a czerwony kapturek właśnie zapukał i zły wilk poprosił, żeby weszła i otworzyła drzwi, a zobaczyła, że babcia jest jakoś inaczej. I wtedy zapytała czerwony kapturek właśnie o kilka pytań, a jak skończyła, to wtedy czerwony kapturek zauważył, że wilk to nie była babcia. To nie była babcia, ale wilk. I właśnie myśliwy usłyszał głos, a myśliwy właśnie przyszedł i wtedy wilk zobaczył i wtedy zastrzelił wilka. Właśnie strzelił wilka i wtedy wyciągnął babcię z jego brzucha. A wiesz, jaki czerwony kapturek miał kolor kapturka? Czerwony. Tak. O czym marzysz? Żeby był pokój na świecie.